Cześć. Jesteśmy w Zielonej Górze. Przyjechaliśmy tutaj, żeby poćwiczyć bieganie, rajdy na orientację. Bo w Zielonej Górze mają taką specjalną trasę, słupki powbijane w lesie, można sobie spokojnie chodzić, wydrukować mapy i... Nawet zrobić sobie dziurki, jak się punkt znalazło, czyli tak jak na prawdziwym rajdzie, czy tam biegu na orientację. No i jakbyście chcieli, to link do tej strony z mapami będzie niżej. A tras jest kilka, bo jest łatwa, średnia i trudna. Więc każdy coś może znaleźć dla siebie. My zaczynamy od łatwej. Tak, dziś łatwej, bo zapomnieliśmy kompasu. No nic, dobra, to idziemy pierwszy dalej. Pierwszy punkt za nami. Pierwszy punkt za nami, tak jest. Mamy drugi punkt. Na mapie było, że jest to samotne drzewo. Więc powstało pytanie, jak to jest samotnym drzewem w lesie? I już wiemy, ono jest po prostu inne. Obce. Obce. Liściaste wśród iglastych. Proszę, pokażemy. Brzoza. Co ona tu biedna robi? Jedna brzoza wśród... tylu sosen. Albo czuję się jak brzydkie kaczątko, albo jak królowa na balu. Albo jak orzeł wśród kur. O. Taka metafora z książki. Lecimy do mety. Tak. Odkryliśmy coś na podobieństwo krzywego lasu w Gryfinie. Co prawda drzewa są nie tak gęsto zgromadzone, ale jest ich tutaj tak całkiem sporo. Są dużo starsze chyba. I są możliwe. Chociaż nie wiem, czy... Natomiast, no są. Powykrzywiane, jakby nie patrzeć. Pokażemy wam kilka. Ciekawe rzeczy. Cały las. Drzewa proste jak struny. A tu taki fragment powykrzywianych. Ale myślę, że jest ich znacznie więcej niż u nas w Gryfinie. Ale za to są mniej powykrzywiane. Nie aż tak bardzo. Ale są. Ciekawe, co tutaj się wydarzyło. Jaka jest teoria? A jest ich tam kilka? Tak, bo w Gryfinie są trzy teorie. Pierwsza jest taka, że specjalnie wyginano te drzewa, żeby mieć meble, ładne nogi w krzesłach na przykład. Druga teoria jest taka, że czołgi rosyjskie, radzieckie, przepraszam, jadące na Berlin, połamały młode drzewka, no i takie, tak urosły. I trzecia teoria, najbardziej prawdopodobna z nich wszystkich, mówi, że to obca cywilizacja wylądowała w tamtym miejscu. No dobra. Krótkie podsumowanie pierwszego dnia w Zielonej Górze. Tak, zdobyliśmy 7 punktów. Wszystkich 7. Pobiegliśmy, tak zwany trening łatwy. No nie pobiegliśmy, to było zupełnie spacerowo. No to zupełnie. Przespacerowaliśmy. Trening łatwy biegów na orientację, które Nadleśnictwo Zielona Góra proponuje u siebie. I co tam dalej? Czas. Godzina 33 minuty 14 sekund. Jeżeli chodzi o kilometry, 4 km 530 metrów. To takie pełne okrążenie trasy. Zupełnie spacerowo. Tak. Jutro jest część druga wyprawy do Zielonej Góry. No dobrze, obejrzeliśmy sobie film w planetarium. W Zielonej Górze. Takie odkrycie dzisiejszego dnia.
Piotrku, dzień dobry. Piotrka, idziemy zwiedzać Centrum Przyrodnicze, które jest fragmentem, częścią takiego kompleksu, czyli planetarium i Centrum Przyrodnicze stanowią jedną taką zwartą całość. Wszystko optymalnie. Drugi dzień w Zielonej Górze. Co my dzisiaj tutaj robimy? Biegniemy prywatny półmaraton. Roller coastera zielonogórskiego. 21 km na półmaraton. Robiliśmy go jesienią zeszłego roku. A w tym roku nie będziemy go robić, bo biegniemy maraton warszawski. Tak jest. I z ugranym trakiem z zeszłego roku powtarzamy trasę. Jak zwykle, jak chcecie pobiegać w Zielonej Górze, to albo jedźcie na roller coastera 30 września, 30? 29 września, albo bierzcie trak i biegajcie sami. Trasa świetna. A, odbieg. Pierwszy dzisiaj. A na początek taka góreczka, super, zadyszka od razu, ale jest okej. Lecimy dalej. Kilometra do końca. Jest straszny upał. Ledwo żyjemy. Woda się skończyła. Glukoza jeszcze jest. Dextrin znaczy się. A w samochodzie 1,5 litra wody czeka. Edukacji część dalsza. Zielonogórski ogród botaniczny. Dokładnie. Trzeci dzień w Zielonej Górze. Zaczynamy ponownie od treningu w biegu na orientację. Znaleźliśmy pierwszy punkt w trasie trudnej i jeszcze nam parę punktów zostało. Jakbyście chcieli trenować bieganie na orientację w Zielonej Górze, to trasa trudna nie zaczyna się, wbrew temu co piszą na stronie internetowej, przy kampingu Ochla, tylko po drugiej stronie lasu. Przy nadleśnictwie Zielona Góra. No, to Lila podbiła punkt. Teraz musi wyjść z dołu. Super.
dotarł do nadleśnictwa na punkcie 43, trzeba nowy dziurkacz dać. Zrobiliśmy to. 12 ostatni punkt trudnej trasy treningowej biegu na orientację w Zielonej Górze. Żeby nie było. Na mapie jest napisane, że 5 km. Nam wyszło, proszę bardzo, będzie widać, 8,22. I żeby nie było, 32 punkt też zdobyty, tylko nie zdążył, nie został nagrany. Pełen sukces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Dobra, możemy wracać do domu. Ostatni punkt wyprawy do Zielonej Góry. Czyli? Obiad w barze mlecznym. Turysta. Idziemy. Proszę odebrać. Bywało lepiej. Ale kompot dobry mieli. Tak. I placki ziemniaczane. A placki z kokosem to jak kasza manna. Ale były pierogi z jagodami, których nie wzięłam. Szkoda. Ale już miejsca na nie nie ma niestety. Wracamy do domu.